To już pewne. Do końca tego roku Runie Muszla koncertowa w Wodzisławskim Parku. Po konsultacjach z konserwatorem zabytków władze miasta zdecydowały o wyburzeniu obiektu jeszcze w 2016 roku. A według zapowiedzi magistratu będzie to dopiero początek zmian na terenie Parku Miejskiego. Wodzisławski Park Miejski czekają wielkie zmiany. Chcemy bardzo poważnie zająć się rewitalizacją Parku Miejskiego. Mieszkańcy oczekują rewitalizacji parku. Jest to połączone także oczywiście ze zmianami w funkcjonowaniu muszli koncertowej. Tu zmiany będą najbardziej drastyczne. Muszla koncertowa w obecnej formie po prostu zniknie z powierzchni ziemi. 10 lutego otrzymaliśmy decyzję powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nakazującą miastu Wodzisław Śląski rozbiórkę muszli koncertowej zlokalizowanej w Parku Miejskim. Na rozbiórkę muszli mamy czas do 31 grudnia 2016 roku. Ale nie będą to jedyne zmiany, jakie zajdą w parku. Dziś podczas konferencji prasowej prezydent Mieczysław Kieca zapowiedział gruntowne porządki tego terenu zielonego. W tym roku zostaną przebudowane alejki dookoła tego stawu, czy alejki dochodzące od strony Galerii Karuzela, które są w fatalnym stanie, niejednokrotnie Państwo także je wskazywaliście. Zostaną wymienione ławki w parku, zostanie uporządkowana zieleń parkowa, także zgodnie z decyzją konserwatorską i zostaną całkowicie wyremontowane tarasy. Ten taras, którym dzisiaj schodzi się do stawu, będzie utworzony też drugi taras po stronie przeciwnej. Zapowiadają się więc porządne parkowe rewolucje.